Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz, Szymon Pawlak i dzisiaj mamy gościa Jakuba Hajduka, eksperta design systemów w naszej firmie. Czołem, cześć! Jak możemy się domyśleć, dzisiejszy temat, który chcemy poruszyć, będzie właśnie związany z design systemami. Dzisiaj będziemy rozmawiać o design systemach. My z Marcinem będziemy w roli osób, które będą trochę challenge'ować Kubę, czyli dopytywać, dawać znaki zapytania, prosić o wyjaśnienie i może czasami mówić, a my się nie zgadzamy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc zanim to, jak zwykle stały segment naszych podcastów, co ostatnio czytaliśmy. Marcin, zacznij proszę. Mi ostatnio wpadła książka w ręce, Subtelnie mówię fak. I jest to dość krótka i ciekawa książka, która porusza ciekawą tematykę. Mówi po prostu o tym, co jest ważne i że większość rzeczy jest tak naprawdę nieważna dla nas, nieistotna i nie musimy tego robić. Opowiada także o roszczeniowości. Polecam każdemu przeczytać. Szybko to się czyta. Wpadła po prostu mi w ręce, 2-3 dni przeczytana i mimo, że zaczynała się od dość banalnych tematów, to mimo wszystko jestem zadowolony, że ją przeczytałem. Brzmi trochę w opozycji do tych wszystkich coachowych książek, prawda? Gdzie trzeba wstawać Miracle jest... Morning, 5 rano. Tak, i robić. Ta książka de facto chyba nawet reklamuje się, takie jedno hasło jest, że jest taką opozycją do wszystkiego tego, czego jesteśmy uczeni od różnych coachów i tym podobnym. Ciekawe. Mi punkt widzenia z tej książki bardzo się podoba. Tym bardziej, że jednym z moich postanowień tegorocznych jest jak najczęściej mówić nie i robić jak najmniej. No proszę. Kuba, chciałbyś coś przedstawić ze swojej strony? No właśnie w kwestii rzeczy, które ostatnio czytałem, to jedne, co mi się to kojarzy, to przepis na chili con carne. W sumie chyba ostatnio. Ale nie, no z książek raczej nic branżowego niestety. Bardziej to był Orwell 1984 i to chyba ostatnio pokończyłem sobie. Tak. Jakoś podobało tak się? Mi się? No podobało się, chociaż też twierdzę, że chyba troszkę za późno ją przeczytałem. W sensie chyba wydaje mi się, że to jest książka faktycznie dla młodszych ludzi, nie? Ale, no ja inaczej ją odebrałem. W późniejszym wieku versus jak czytałem ją, jak byłem młody. To jakby kompletnie ją odebrałem inaczej. No w każdym razie właśnie jakby branżowo bardziej javascriptowo, frontendowo. Oczywiście tutaj się uraczyłem serią podcastów Na Froncie. Może kojarzycie. Zachęcamy. Także tak, zaznajomiałem się troszeczkę. Dobrze. Tak, dowiedziałem się troszeczkę o Microfrontendsach, o Module Federation. Fajnie. No to miło bardzo usłyszeć. Miło bardzo usłyszeć. Jeżeli chodzi o mnie, to ja nie czytałem, ale słuchałem kolejny raz, ale wydaje mi się, że to jest wartościowa pozycja. Trafiłem na ten podcast, przygotowując się do tego podcastu. Oczywiście zrobiony został przeze mnie jakiś research, jak to wygląda na rynku i znalazłem podcast o nazwie Design Systems Podcast. Jest prawie 60 odcinków o design systemie i z mojej perspektywy to jest bardzo fajne, to, że o ile się nie mylę, musiałbym to szybko zweryfikować, ten podcast już powstał w 2016-17, czyli jak słuchałem pierwszych odcinków versus ostatnie, widać różnicę w myśleniu, nazywaniu, naprawdę wartościowy content. Wydaje mi się, że każdy odnajdzie pewną wartość, jeżeli chodzi o design system. Cały czas na bieżąco dodawane, więc polecam. Super. Lecimy w takim razie teraz z naszym głównym tematem, a mianowicie design systemy. Pierwszym punktem, który sobie wyekstrahowaliśmy, to jest każdy z nas jednym zdaniem opisze, co to jest design system.
I teraz nie chciałbym od eksperta zaczynać. Więc może no Marcin, zacznijmy w takim razie od ciebie. Nie to, że nie jesteś ekspertem, źle to zabrzmiało, ale proszę zacznij. Dobra. Jednym zdaniem może być trudno. Dla mnie design system, jeśli mówimy o takim cyfrowym design systemie, jest takim zbiorem. Zbiorem patternów, zbiorem decyzji, zbiorem procesów, aby iść wspólnie w jednym kierunku odnośnie tego, jak ma wyglądać nasza marka. W ogóle dla mnie design system ja bym porównał do marki. Bardzo podobna definicja, bo czym jest po prostu marka? Marka też jest zbiorem różnych decyzji, procesów, logotypów, alfabetu designowego. Design system też. Mhm. Tak bym w skrócie mógł powiedzieć. Bez wchodzenia w jakieś technikalia. Okej, to teraz ja spróbuję opisać. Ale nie udało ci się jednym zdaniem, Marcin. No nie da się. Ja spróbuję. Jest to źródło prawdy na temat tego, jak firma chce wyglądać w świecie cyfrowym. Teraz to ułożę. No pięknie. No takie opisowe wręcz, powiedziałbym, książkowe tak. No. Kuba, to teraz proszę powiedz, czy prawdziwe, czy nie. Wiesz co, wydaje mi się, że poniekąd obydwoje tak powiedzieliście, gdzieś tam trochę prawdy. No ja nie wiem, jeżeli ja miałbym jednym zdaniem opisać, czym jest design system, to pewnie skłoniłbym się do opisania dwóch po prostu słów, z których się składa ta fraza, czyli design i system, nie? Że system jest jakby zbiorem elementów zależnych od siebie, mocno ze sobą powiązanych, które służą do osiągnięcia jakiegoś celu. No i tutaj drugie słowo design, czyli tym celem jest jakby zaspokojenie potrzeb projektowych, ale to z kolei też nie opisuje mi tego, że w design systemie zawierają się rzeczy do dostarczania tych widoków, już do budowania ich faktycznie w kodzie, nie? I to i kilka innych jakby takim gdzieś tam elementów powodują, że nie do końca jestem fanem jakby tego terminu design system, nie? Jeżeli miałbym opisać jednym zdaniem, to bym opisał właśnie w ten sposób, że jest to jakiś zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, mających na siebie wzajemny wpływ, które mają służyć rozwiązaniu lub zoptymalizowaniu dostarczania i budowania widoków. Musisz rozwinąć. Dlaczego nie lubisz określenia design system? Ja troszeczkę tutaj właśnie tak purystycznie pochodzę do tej kwestii, nie? Nie lubię tego terminu głównie z jednego powodu. Mianowicie takiego, że wiele teamów, wiele zespołów wdraża design system. Wiele produktów wdraża sobie design system. A tak naprawdę to jest, powiedzmy, jakaś tylko biblioteka komponentów, nie? Całkowicie pomija się kwestie procesowe, całkowicie pomija się kwestie jakby spójności designu i developmentu. Kończy się tak naprawdę z biblioteką design systemową, po czym cały team radośnie anonsuje, że mamy w projekcie design system, mamy w produkcie design system, więc super. Po czym product owner albo jakiś, nie wiem, CEO, decision maker, ktokolwiek, kto podejmuje decyzję albo nie jest deweloperem czy designerem, wpisuje sobie, wiesz, frazę design system w Google, dostaje oczywiście linki do Carbona, dostaje linki do Spectrum Adobe, dostaje linki do Lightninga, Salesforce'a na przykład, ogląda sobie to wszystko, patrzy, jakie to jest, wiesz, zaawansowane, bogate, jakie tam są rzeczy, że są patterny i że jest całe podejście, i że jest filozofia w ogóle designu w tym zawarta i że jak to się buduje, no i wiesz, jest przekonany, że właśnie dokładnie takie coś mają u siebie w projekcie, nie? I chyba dążę do tego, że to pojęcie mi nie siada dlatego, bo jest po prostu nadużywane bez zrozumienia. Rozumiem. Tak. Jeżeli dobrze rozumiem, to design system to jest taki cel, ostateczny cel, do którego dążymy, tak? Dobrze rozumiem? Czyli to jest taki idealnie ułożony system od designu po wdrożenie i właśnie to, co możemy oczekiwać. A ty, Marcin? Właśnie, bo ty wspomniałeś, że to jest cel, a ja bym powiedział, że
to są tak cały zestaw narzędzi, które też do celu prowadzą. Bo to, co mówił Kuba, wiele osób to utożsamia z jakąś biblioteką komponentów. No i biblioteka komponentów to jest tam jednym z wielu tych elementów, które dostarczamy. Ale przede wszystkim tam musi się znajdować w tej systemie te całe dlaczego, tak? I jak dostajemy, załóżmy, nie wiem, przycisk z komponent library, no to ten przycisk to jest przycisk i on nie odpowiada nam na żadne pytania, ale na przykład właśnie ta filozofia, czy na przykład wartości, tak, bo to jest też, mi się wydaje, często pomijane. Jakie ma wartości design system, bo dzięki takim wartościom możemy podjąć kluczowe decyzje. Na przykład zastanawiamy się, nie wiem, czy na tej stronie powinniśmy jeszcze umieścić ten komponent, nie? No i teraz tak, od czego to mogłoby zależeć? No i weźmy na przykład, ja tutaj Apple Design System, to się chyba nazywa Apple Human Interface i oni tam mają w swoich wartościach empatię, prostotę, prowadzenie za rękę, prawda? Więc tutaj na przykład już przy projektowaniu, żeby osiągnąć cel, kierujemy się tymi wartościami, nie? A wspomniany karbon, właśnie, i tutaj doprecyzowanie, który karbon, bo chyba mamy dwa znane karbony. Jest ten jeden karbon by Sage i ten drugi karbon od IBM-a. I ten od IBM-a tak. Jest taki brzydki. I wiele osób się zastanawia, czemu on jest taki brzydki. Bo tam w wartościach ma zaznaczone to, że dla nich nie jest istotne, jak to wygląda, ma dostarczać odpowiednie rzeczy, typu oni tego głównie używają do przedstawienia statystyk, do zapewnienia różnych, jakby to powiedzieć, rozwiązań, problemów decyzyjnych i tam dla nich ten sam interfejs nie jest aż tak bardzo ważny, tak? Bo po prostu mają to w wartościach. Tak. Powiedziałbym, że problemy decyzyjne poprzez ładny interfejs też można rozwiązywać, ale to chyba jest już trochę ideologiczne. Można, nie... tylko właśnie o to chodzi. Na czym my się skupiamy? Co jest dla nas ważne? Bo na wszystkim nie możemy, nie? Nie możemy mieć ładnego interfejsu, a czy możemy mieć, tak? Tylko pytanie, czy mamy na to pieniądze i chcemy. I czy to jest dla nas ważne, prawda? No bardzo to rozszerzamy. Co ty sądzisz? Tak, no mi się wydaje, że jakby to, czy design system jest ładny, znaczy oczywiście fajnie, że kiedy jest ładny i kiedy... Bo to też oczywiście wpływa na doświadczenia użytkownika jakby końcowego, nie? Ale fajnie, kiedy ten design system jest ładny, natomiast trzeba pamiętać, że przede wszystkim on musi rozwiązywać pewne problemy, nie? I to jest jakby też kluczowa jakby funkcja tego design systemu. No tak, czy karbon jest ładny, czy brzydki, no to jest gdzieś tam trochę subiektywna, wiesz, opinia, nie? I niech tam sobie ludzie sami stwierdzają. No, tak. Dobra, bardzo rozszerzyliśmy. Szczerze, jakby w mojej świadomości bardzo rozszerzona została definicja design systemu, więc idźmy dalej. Czy design system to jest jedyne słuszne podejście, albo czy mamy inne możliwości, tak? Czy są inne narzędzia, procesy, rozwiązania, które też są dobre? Może są czymś innym? Jest... To jest dobre pytanie generalnie, bo tak jak mówię, no ten design system wydaje się czymś takim ogromnym, dużym, tak. Nie? Do tworzenia design systemu angażuje się cały zespół. Często to są zespoły, nie wiem, 15-osobowe na przykład, nie? Żeby zbudować coś sensownego, wliczające takie talenty jak na przykład content designer, czy już no, osobisty, wyspecjalizowany w komponentach accessibility tester. Do takiego zarządzania takim zespołem trzeba też product ownera i tak dalej. Wystartowanie z design systemem, z pełnym design systemem, tak jak się powinno, całkowitego zera, przeanalizowanie wszystkich produktów, zobaczenie, jakby usystematyzowanie sobie pewnych zależności między interfejsami, między komponentami potem, czy między chociażby kolorami, tokenami, to wszystko zajmuje ogrom czasu. I kiedy rozmawiamy z klientami na temat wdrożenia design systemu, no to proponując takie rozwiązanie, mówiąc, opowiadając o tym, ile to trzeba etatów i generalnie zasobów, no spotykamy się raczej ze skwaszoną miną troszkę, nie? I jakby nie ma się co dziwić, no to naturalne, że przy startowaniu czegoś, coś, co klient
może by chciał, ale też do końca nie jest jeszcze pewien, czy to mu się sprawdzi, czy to mu się... Czy on chce od razu inwestować aż takie pieniądze. No i właśnie w oparciu o takie założenie gdzieś tam opracowujemy też taki zbiór zasad, powiedziałbym, alternatywne podejście może do budowania design systemów. Jednocześnie też może jakiegoś rodzaju alternatywę do design systemów. I roboczo nazywamy to na razie LTD. I to jest, no może rozwinę skrót, to Libraries, Tokens i Documentation, czyli biblioteki, tokeny i dokumentacja. To jest Kuba, w zasadzie... przepraszam, proszę, ja ci muszę przerwać, bo dodam coś od ciebie. Szczerze, ja myślałem, że design system to jest właśnie złożony z tego. I teraz proszę, kontynuuj. No właśnie, tak. Też... Bo w wielu sytuacjach to jest właśnie co ludzie nazywają, to co zespoły nazywają design systemem. I być może, znaczy no nie będę się kłócił, no jeżeli każdy może sobie nazywać to jak chce i wiadomo, nie? Natomiast też chciałbym być szczery po prostu też z klientem, jeżeli mu coś oferuje. Nie chciałbym uściemniać, że wiesz, że dostanie design system, po czym on sobie wpisuje design system w Google i właśnie widzi to rozwiązanie, jest przekonany, że to ma, że takie coś dostanie. Wolę, że tam są też te wartości, tak, o których Marcin wspominał, etc. Bo tutaj w tej definicji pod tym skrótem tego nie ma. Jakby to nie wybrzmiewa, prawda? To są suche rzeczy, czyli komponenty, czyli dokładnie dokumentacja, tak. I co? I biblioteki, tokeny i dokumentacja. Czy takie rzeczy naprawdę bardzo podstawowe, z którymi możemy zacząć. Oczywiście wokół tego mamy tam zbiór jakichś takich twardych reguł i zasad, które trzeba przestrzegać. Jest to troszeczkę rozszerzone o jakby reguły, których można przestrzegać. I dlaczego mówię, że można to traktować jako alternatywę? Bo jeżeli w tym momencie się zatrzymamy, jeżeli powiedzmy mamy... czuję, że zahaczamy dość organicznie, naturalnie o następny punkt agendy. Jeżeli na tym planujemy się zatrzymać, jeżeli mamy powiedzmy niewielki produkt, jedną aplikację powiedzmy i chcemy ten nasz system, jakkolwiek tego nie nazwać, wykorzystać w jednym produkcie, to może niepotrzebny jest pełen design system, więc wystarczy zbudować LTD i mamy alternatywę dla design systemu. Jeśli z kolei zaczynamy coś w projekcie, gdzie jest jakiś szereg produktów powiązanych ze sobą, tak jak ma Google na przykład, albo ma Atlassian, i startujemy z czymś małym, możemy zbudować bazę, która ma solidny fundament do stania się skalowalnym, pełnym design systemem, nie? Tylko przestrzegając jakby kilku tych konkretnych zasad. Także wtedy jest traktowany jako baza, jako coś, co można potem rozwinąć, nie? Z tego, co mówisz, to wybrzmiewa mi, że bardzo istotne jest to, żeby każdy miał świadomość, że to, co jest wdrażane, z czego się składa i czym tak naprawdę jest. Widzę, że jest pewna, może nie wiem, czy problematyka, ale nazewnictwo jest jakimś problemem tutaj, tak? No bo znowu mówisz, design system może... ktoś myśleć, że tam jest to i to, etc. Ale popraw mnie, jeżeli się mylę. Istotne jest to, żeby dokładnie wiedzieć, co w ramach... Dobra, przyczepiliśmy się nazwy design systemu. W ramach design systemu ktoś otrzyma. I w ramach tego design systemu on otrzyma components libraries, tokeny i dokumentację. Koniec, finito. Dobrze rozumiem? Żeby była jasność, tak? Co się w tym mieści. To jeszcze mam pytanie takie. Czy w tym LTD, czy tym libraries, bo tutaj też nawiązujesz, że to jest komponent, to tylko jest komponent libraries, czy też tym się mieszam, nie wiem, pattern libraries? I to jest fantastyczne pytanie, Marcinie. Spieszę z odpowiedzią. Przy libraries skupiamy się na generalnie bibliotekach. Tutaj raczej radziłbym zamknięcie się na bibliotekach, na bibliotece komponentów, ale po dwóch stronach. Po stronie designu i po stronie developmentu. I to jest ultra ważne, żeby obydwie biblioteki korespondowały ze sobą, żeby miały to same API. Celem w tym założeniu, w tym L, jest to, że deweloper, kiedy ogląda design stworzony za pomocą biblioteki Figmy, nie ma problemów z odnalezieniem się z odpowiednimi komponentami w bibliotece po stronie kodu, nie? Czyli utrzymujemy to samo API.
Komponenty nazywają się tak samo, mają podobne propy, są konfigurowane w miarę podobnie. To jest założenie. I teraz, czy skończymy na bibliotece komponentów? No to jest bezwzględne minimum, takie, które musimy zbudować, nie? To bibliotekę komponentów. Czy rozszerzymy to jeszcze o bibliotekę na przykład patternów jakichś, czyli, nie wiem, form fieldy, formy, jakieś nawigacje, czy coś tego typu rzeczy? No to już w zasadzie zależy od tego, czy chcemy iść dalej, czy nie. Natomiast takim bezwzględnym minimum, od którego będziemy zaczynać, na pewno będzie biblioteka komponentów po stronie developmentu i po stronie designu. Czuję, że nie odpowiedziałem na część pytania Szymona. Tak, ja po prostu zadałem pytanie w kwestii tego, czy istotne, tak jak ja ciebie rozumiem, Kuba, to bardzo istotne jest to, żeby każdy miał świadomość tego, co w danym, co się zawiera w danej implementacji design systemu, LTD systemu, jak nazwijmy to sobie, z jak czego chcemy, się tylko żeby wszyscy rozumieli, co na samym końcu otrzymają. Bo twoją obawą jest to, że jak my powiemy i pójdziemy za hype'owym słowem design system, to ktoś, że jakby każdy sobie to rozumie inaczej. I na samym końcu może być niezrozumienie i takie rozżalenie, a ja myślałem, że to jest to. Czyli istotne jest to, zdefiniujmy sobie, jak my to wszyscy rozumiemy i co otrzymamy. To jest na pewno duża wartość dla design systemu. Kiedy, wiesz, kiedy masz dokumentację i kiedy ktoś zaczyna z niego korzystać i wie, jakie problemy ten design system rozwiązuje, z czego się składa, co dostarcza i czego tym design systemem nie jesteśmy w stanie osiągnąć, gdzie są jego granice, to jest ogromna wartość dla design systemu. Natomiast to podejście, wiesz, jakby komunikowanie też klientowi, co dostanie i tak dalej, to akurat głównie wynika z, po prostu z chęcia bycia szczerym wobec ludzi, nie? I też no to zawsze przynosi dobrą owocę. A powiedz mi, Kuba, czy załóżmy, chcesz wdrożyć design system dla klienta, czy jesteś mu właśnie w stanie powiedzieć, co wszystko, co on dostanie? Czy tego nie jest po prostu tak wiele, że klient może tak wiele aspektów później, w późniejszym czasie znaleźć i powiedzieć, okej, ja myślałem, że to jest to. Czy da się to wyspecyfikować? Tak po prostu w punktach, że wdrażamy, okej, to i to, a tego nie wdrażamy, ale możemy w późniejszym czasie wdrożyć, będzie to na tyle wszystko elastycznie poukładane. Mówisz o wdrożeniu design systemu jako design systemu tego dużego rozwiązania, tak? Czy obojętnie jakiego. Po prostu wdrażasz design system i chcesz być uczciwy z klientem. Chcesz mu wdrożyć pewną rzecz, opowiedzieć, co wdrożyłeś i czy jesteś w stanie mu wszystko po prostu wylistować, co on może osiągnąć, że jesteś pewny tego, że jednak nie będzie takiej sytuacji, że ktoś przyjdzie za parę miesięcy i powie, a ja myślałem, że dostałem to i to. To jest chyba trudne. Trudne pytanie, bo to troszeczkę mi się tak kojarzy z, wiesz, z estymowaniem dowolnego projektu, kiedy klient przychodzi, nie? To jakby mu obiecywać rzeczy, które dostanie, kiedy też nie zawsze jesteśmy pewni, nie? Troszeczkę musimy gdzieś tam wróżyć, troszeczkę polegać na kodzie, troszeczkę wiesz, zależy od tego, z czym startujemy, co mamy, czym dysponujemy już na wejściu, nie? Czy możemy przeanalizować te produkty, czy możemy zobaczyć ich kod, czy możemy zobaczyć, jak są budowane, poświęcić czas, czy mamy zasoby jakieś czasowe na analizę tego wszystkiego. No im dogłębniej to przeanalizujemy, tym z większym prawdopodobieństwem będziemy w stanie wskazać, co i nie wiem, w jakich ramach czasowych może dostać. Natomiast nie, no w przypadku ogromnego design systemu naprawdę wydaje mi się, że to by trzeba było poświęcić sporym researchem, czasem, żeby to wszystko przeanalizować, żeby takie wnioski wysnuć. W przypadku LTD jest to prostsze, bo w zasadzie tutaj no mamy już określone deliverables, rzeczy, które możemy dostarczyć i mamy określony sposób, w jaki one będą działać. Więc jakby tego czasu na research, w ogóle jednym z założeń też tego LTD jest to, żeby dało się to realizować możliwie niskimi zasobami, mniejszym teamem, szybciej, tam jest dużo rzeczy automatyzowane. No więc właśnie, więc w tym przypadku jesteśmy bardziej w stanie, nie, określić już, co dostanie, mniej więcej za ile, jak to będzie można używać.
Jedno pytanie ode mnie. Czy, jak dobrze też rozumiem, LTD, to, o którym wspominasz, o tym podejściu, to jest fundamentem. Czyli na tym później jakby nie ograniczamy się. Możemy budować, to jest fundament, na którym możemy stworzyć według ciebie design system. Tak, sądzę, że tak. Sądzę, że stosując właśnie LTD można sobie potem to rozbudować o kolejne właśnie biblioteki czy patternów, czy dodać do tego jakieś principles na przykład. Rozbudowywać sobie już tą bazę jakkolwiek chcemy. Więc tak naprawdę możemy też wyjść do klienta z takim komunikatem, że szanowny kliencie, zaczniemy od LTD, od takich rzeczy, od niskich tutaj zasobów i będziemy to rozbudowywać dalej w miarę upływu czasu. To też wydaje mi się jest atrakcyjne całkiem dla klientów, nie? Dobrze, lecimy Kuba, dalej. Jak, dobra, Marcin. Mnie jeszcze to zastanawia. Czy zawsze warto tworzyć design system od zera? No bo tak, możemy stworzyć design system totalnie od zera. Możemy zaadaptować jakiś design system, który istnieje i zgadzamy się z licencją, bierzemy i adaptujemy go. A daj przykład, Marcin. Daj przykład material. Design systemu. Material. A, okay. To jest typowy material, nie wiem jak od Shopify ma też taki, nie wiem, jak on, nie pamiętam jak się nazywa, no właśnie Carbon od Sage'a, Carbon od IBM'a, no po prostu, nie, jest trochę tego, no także, nie wiem, tak miałem powiedzieć androidowe, przecież Android ma materiala, no ale też ten właśnie Apple Human Interface, no to są rzeczy, które tak możemy wziąć i też właśnie wdrożyć tak jak one są z całym z dobrodziejstwem inwentarza, albo jeszcze zaadaptować. No też oczywiście tutaj zależy, nie? Bo material jest taki, że po prostu i możemy jak jest i możemy skustomizować. I powiedz mi, jak w tym to wszystko wypada? Czy warto brać? Czy lepiej robić zupełnie od zera i czy zawsze? Ale też mówię tutaj i nie tylko o tej kwestii LTD, ale właśnie o tym wszystkim, jak już bierzemy taki pełny... To jest fajne, praktyczne pytanie takie, nie? Bo to jest też pytanie, z którym często się mierzymy właśnie przy doradzaniu design systemów, przy konsultowaniu. Czy warto, czy trzeba budować to od nowa, czy nie można właśnie wykorzystać czegoś istniejącego. Oczywiście, że można, jasne. Jeżeli mamy jakąś bibliotekę i analizujemy ją sobie, jesteśmy zgodni z ich zasadami, z tym, co ten design system dostarcza, z problemami i sposobami, w jakie rozwiązuje, i to nam wszystko gra i jest zgodne z naszym teamem, z naszym brandem, to uważam, że jasne, czemu nie, nie? Po co pakować pieniądze w jakieś inne rzeczy? Problem tylko polega na tym, że większość firm chce mieć customowy brand, nie? Ich produkty muszą być charakterystyczne dla nich. I tutaj zaczynamy kombinować już z wyglądem tych komponentów. I tutaj zaczynają się schody i w zdecydowanej większości przypadków wiemy, jak jest, kiedy musimy dostosować, nie? Komponenty. Pamiętamy czasy bootstrapów fantastycznych, pamiętamy czasy material designa właśnie dwójki, teraz jeszcze trójka, no już tutaj trochę łatwiej będzie, no ale innych też frameworków jakby CSS-owych i innych też komponentów nawet i ich dostosowywania. W pewnym momencie staje się to trochę upierdliwe, trochę frustrujące gdzieś tam, nie? Także jeżeli polegamy na zdolnościach customizowania w obrębie tego systemu i w obrębie tego, co nam dostarcza i to nam dla nas jest okej, no to spoko. Jasne. Warto wykorzystać. Natomiast jeżeli jednak chcemy, żeby to był nasz brand i żeby ta aplikacja, jak się wejdzie, to żeby było widać, że to jest nasza aplikacja, no to sugerowałbym jednak pójście w stronę LTD albo jakiegoś design systemu. Od podstaw. Od podstaw. A ja od razu też dopytam. Tak. Bo powiedziałeś, o ile na przykład weźmy jakiś design system, o ile jesteśmy zgodni z jego zasadami. Mhm. Ja teraz lakonicznie, typowy programista, zapytam, jakie są zasady materiała na przykład. Albo jakiejkolwiek biblioteki. Bo wiesz, dla mnie to jest po prostu, wchodzę sobie na stronę, przeklikuję, o tak się zachowuje, etc. Ale tutaj dużo mówimy, że tam są zasady, że tam są wartości, etc. I teraz czy... Jak je poznać? Co to jest? Rozumiesz, do czego zmierzam? Chciałbym tak
praktycznie się dowiedzieć dla osób, które może będą miały takie rozmowy z klientami, bądź same się zastanawiają z własnym produktem, jak zmaczować te zasady? Co to znaczy? Zasady na przykład stosowania poszczególnych komponentów. Niektóre design systemy UX-owo opisują, że w takim przypadku, jeżeli masz taki problem do rozwiązania, użyj tego komponentu. W takim przypadku, jeżeli masz taki problem do rozwiązania, użyj innych komponentów albo użyj tych komponentów, tego zestawu. Jeżeli chcesz użyć tego komponentu, ale nie podoba ci się na przykład to, czy nie podoba to może nie, no bo tutaj rozwiązujemy problemy, ale jeżeli chcesz użyć tego komponentu i czujesz, że nie rozwiązuje twojego problemu, to rozważ użycie tego, tego i tego, nie? I to nie jest tylko na poziomie developmentu. To jest przede wszystkim też na poziomie designu. To designer też musi być świadomy, kiedy używać jakich komponentów. Jaka jest główna myśl przewodnia? Bo też wiemy oczywiście, że nie jesteśmy tutaj świeżakami i wiemy, że żadna dokumentacja nie uzupełni naszej wiedzy w 100%. I wiemy, że nie wszystkie przypadki da radę udokumentować. Dlatego przydaje się, kiedy w takiej dokumentacji widać jakieś ogólne zasady postępowania, w jaki sposób, czym się kierować w pierwszym momencie, żeby rozwiązać dany problem. Co jest priorytetem jakby w tym wszystkim, nie? Jeżeli ustalimy, że naszym priorytetem jest na przykład accessibility, to jest nadrzędna absolutnie rzecz, no to rozwiązując wszelkie problemy, jeżeli napotykamy problem, przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dane rozwiązanie jest dostępne. I to jest przykład taki, nie? Tu trzeba właśnie wniknąć w to, jak ten system działa, co jest priorytetem, co jest tam najważniejsze. No właśnie. Inne zasadą, którą trzeba... przepraszam? Że zapytać klienta, tak? Najpierw o to, co on by chciał. Wtedy jakoś to może na pewno nam pomóc. Tak, no właśnie tutaj też wszystkie. Maczujemy właśnie potrzeby klienta z... Jeżeli wykorzystujemy ten istniejący już design system, nie? To czy potrzeby klienta maczują się z tym systemem? Jeżeli tak, no to naprawdę, kurczę, no można wykorzystać, po co marnować pieniądze, nie? Ale jeszcze chciałem o drugiej na przykład zasadzie. To w jaki sposób, znaczy może nie zasadzie, ale to, czy dany system jest dla nas dobry. Opisując na przykład komponenty tokenami. Czy dany system tokenów, czy dana konwencja nazewnicza, czy to, jak opisujemy i w jaki sposób chcemy budować widoki, jest spójne z naszym podejściem, z naszym rozumieniem, nie? Ale wytłumacz tokeny, bo może nie każdy rozumie, a jeżeli już mówimy o tym, to żeby każdy, wiesz, miał możliwość dokładnego zrozumienia. Temat rzeka, kolejny raz. Niedawno robiłem talk w ogóle, na który serdecznie zapraszam w ramach tych 3 kampów. A przypomnij nazwę, żeby każdy mógł sobie w razie czego wygooglać, bo chyba jest dostępne, prawda? Tak, jest dostępne na YouTubie, na stronie InfoShare. Podłączymy do opisu odcinka linka. Okay. Myślę, że jesteśmy w stanie tu. Tak, tam może nie jest do końca wytłumaczone, czym jest design token, ale jest ogólny koncept i ogólna taka pułapka, na którą często się wpada przy opracowaniu design tokenów. Design tokeny. Dla mnie, ja rozumiem design tokeny jako koncept, który za pomocą rozwiązań procesowych, technologicznych, za pomocą komunikacji deleguje decyzje designowe, designerskie i UI-owe do designerów. Żeby to oni ustalali kolory batonów, bordery i tak dalej, a nie my jako deweloperzy. Technicznie. I też nazwę? No właśnie, nie? Tutaj. Wiesz, Kuba, czemu pytam? Wiem dokładnie, czemu pytasz. Rozmawialiśmy tutaj o projekcie, o zastosowaniu w jednym z projektów tutaj u nas w firmie i o właśnie podejściu do konwencji nazewniczej. Tak, to powinien Kubę, ustalać. Kubę aktywnie wykorzystuje w pomocy w projekcie związanym z design systemami. Tak jest. Tak, kto powinien ustalać tą konwencję? Znaczy, technicznie jakby końcowo my jako deweloperzy korzystamy z szeregu zmiennych, które są wygenerowane na podstawie tych tokenów. Tutaj mówisz celowo arkuszu zmiennych wygenerowanych na podstawie zmian tokenów, bo chcę rozgraniczyć, że tokeny to nie są zmienne, nie? Żeby nie upraszczać tego tak bardzo i żeby nie... No właśnie, szanujmy te tokeny, nie?
Kuba, no ale musisz przykład dać jakiś, bo ja mam wrażenie, że ktoś, kto w ogóle nie jest zaznajomiony z design systemami, jakby to super to tłumaczysz, ale... Rozumiem, ja dla mnie to jest oczywiste, jasne. Oczywiście. Decyzją projektową jest na przykład kolor batona, nie? Kolor tła batona. Decyzją projektową jest, jaki font jest użyty na tym batonie. Decyzją projektową jest, czy ten baton ma border, czy ma cień. I teraz, z tego tworzymy, z tych decyzji projektowych tworzymy dany element, baton. Teraz w jaki sposób możemy ustalić? To jest suma tych decyzji. Te decyzje opisują nam dany komponent. Teraz w jaki sposób te decyzje możemy nanosić, w jaki sposób możemy je decydować, nie? W jaki sposób możemy wykorzystywać do tego na przykład style w Figmie. Jeżeli nadam styl w Figmie pomarańczowy na baton, no to decyzja projektowa jest taka, że ten baton ma kolor pomarańczowy. I to jest decyzja zaaplikowana za pomocą stylu. Nie? I też w nim odzwierciedlona. I teraz, żeby tą decyzję dało się wykorzystać jakoś po stronie kodu, to musimy ten styl przekonwertować na zmienną, którą możemy wykorzystać w kodzie. No i tutaj się dzieje magia, tutaj zapraszam właśnie do mojego, zwłaszcza do demo w moim toku. I tam już pokazuję nawet demo właśnie, jak to można w praktyce wykorzystać. Także decyzja projektowa w postaci koloru batona jest podejmowana w designie, w środowisku najbardziej komfortowym dla designera, w Figmie w tym przypadku, po czym jest zapisywana w postaci stylu w Figmie. Ten styl następnie jest wyciągany za pomocą API restowego i tłumaczony na zmienną CSS-ową. Mamy... To jest właśnie token. Żeby to opracować, z tym się oczywiście wiąże jeszcze kilka innych rzeczy, jak na przykład to, że raz wprowadzony token już nie może być usunięty, nie? Ponieważ mamy go zaaplikowanego w kodzie i nie może być usunięty. Jeżeli musi być usunięty, to jest to major change, trzeba to przegadać na planowaniu i tak dalej. Tutaj zahaczam o sferę jakby procesową, nie? Dlatego mówię, że to nie są tylko zmienne, że to jest też na przykład do tego proces. Musimy ustalić konwencję nazewniczą, gdzie musimy ściśle się komunikować, żeby te tokeny były zrozumiałe i dla designu, i dla developmentu. I tutaj nawiążę do twojego drugiego pytania, tudzież drugiej części pytania, to powinien projektować konwencję nazewniczą. Nadrzędną zasadą jest to, że są to decyzje projektowe, więc przede wszystkim one muszą być zrozumiałe i łatwe do utrzymania dla designerów. Natomiast nie można też zapomnieć o tym, że one powinny być zrozumiałe i do ogarnięcia dla deweloperów. Tak, muszą być przede wszystkim utrzymywane i budowane przez designerów, natomiast muszą być też zrozumiałe dla deweloperów. Więc jeżeli jakby w pierwszej kolejności, jakby chyba designerzy czuję, że powinni mieć największy wpływ na to, jak one wyglądają, to oni powinni opracować strukturę tokenów, która jest dla nich swobodna i która odpowiada na ich pytania, która odpowiada na ich jakby potrzeby. Jeszcze o samych tokenach pewnie jeszcze w drugiej części tutaj tego podcastu porozmawiamy. Bo tutaj, drodzy słuchacze, jest planowana już druga część. Jeśli mnie zaprosicie, to ja z wielką chęcią. Nie? Zapraszam. Czuję się zaproszony. Dobrze. Termin zapisany. Ustaliby po. Dobrze. My musimy przejść w końcu do pytania, kiedy proponować design system, bo już powoli 40 minut rozmawiamy, ale zanim to, Kuba, ja muszę też to zapytać. Mówisz Figma. Cały czas Figma. To jest jedyne prawilne narzędzie, które trzeba wykorzystywać? Nie wiem. Zobaczymy, co teraz będzie z Adobe XD, nie? Bo Adobe w końcu kupiło Figmę, więc zobaczymy. Naprawdę? Tak. No teraz Figma jest już w stajni Adobe. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się bardzo cieszę, bo tam, gdzie pracuję, jest Adobe. I jakby... Okej, okay, dobra. Chyba nie mogę więcej Figma, mówić. Wiesz co, Figma wydaje mi się, że jest oprogramowaniem, które naprawdę zmieniło rynek i zmieniło naprawdę podejście do design systemów, do generalnie do projektowania. Możliwości, jakie daje, i to nie tylko projektowe, ale też możliwości rozszerzania, jakieś tam pluginy, udostępnienie tego restowego API, które jest naprawdę spoko i fajnie się z niego korzysta. No, sądzę, że to jest coś, co naprawdę stawia bardzo wysoko Figmę, nie? Plus jeszcze dodatkowo coś, co było, wydaje mi się, świetnym posunięciem takim biznesowym, udostępnienie tej darmowej wersji. No jest
No wiesz, no uważam, że jeżeli budujemy, to warto oprzeć to o Figmę, no ale zobaczymy, co przyniesie rynek jeszcze, nie? Może tutaj będzie jakaś odpowiedź. Ciekawe. No to w takim razie lecimy z pytaniem, które już wisi nad nami od 10 minut. Czy zawsze design system? Czy zawsze design system? Ale poczekaj, Kuba. Marcin, jak ty uważasz? Ja uważam, przepraszam, że cię tak zastopowałem. Ja uważam, że nie zawsze design system. I tutaj, Kuba, już wy tego nie widzicie, złość na twarzy, zdenerwowanie. Nie, oczywiście, nie, że dla mnie, ja mam taki... miał pracę oczywiście. O. Tak, ja mam taki przykład z życia. Pisałem taką aplikację. Wyobraźcie sobie, piszecie aplikację, która ma ważyć określony typ zboża, który znajduje się na tirach, które wjeżdżają na mechaniczną wagę. I do tego jest urządzenie i piszesz do tego aplikację. W tego typu aplikacja gwarantuje wam, nie ma żadnej wartości dla klienta, żeby tam był jakikolwiek design system. Tam to miało po prostu działać bardzo dobrze, drukować faktury, obsługiwać wiele typów ciężarówek, tam żeby dokładnie odliczać z różnymi opcjami tą wagę i także wiele różnych materiałów, które były ważone, czyli różnego typu zboża, żeby dobrze te faktury były wystawiane. I przy takiej aplikacji no w ogóle to nie jest potrzebne. Oczywiście w innych w aplikacji, nie wiem, robimy nasz nowy sklep, konkurencję dla nie wiem, AliExpress, czy dla Allegro, czy dla Amazona, no to pewnie warto by było już to rozważyć, żeby być dalej spójni, bo oczekujemy czegoś, gdzie mamy taki typowy client facing, tak? Bo, o, mam dobre porównanie. Dla mnie właśnie ten design system i taki rozumiany jako ta pełna, taki pełnoprawny, czyli że mamy te swoje wartości, rzeczy, z którymi możemy się utożsamić, które budują naszą markę, może być właśnie powiązany z naszą marką. No i teraz w zależności, czy biznes chce tworzyć taką markę, swój brand, no to design system byłby już w tym momencie tego też uzupełnieniem i jakby już całą takim wdrożeniem tego marki, wizji, wartości i konkretnych technicznych rozwiązań. Ale jest dużo biznesu, gdzie w ogóle nie jest marka ważna. No to Szymon? Tyle. Ja nawiążę do tej aplikacji zboża, tiry, faktury. A czemu pewnych rzeczy z design systemu? Bo może źle zadałem pytanie, bo tak było w agendzie zapisane, a doszliśmy do tego, że design system, mam wrażenie, że istnieje bardzo rzadko. W sensie pewne elementy design systemu. Na przykład oczywiście w jakiś sposób szczelendżuje to, co ty, Marcin, mówisz. A dlaczego ta aplikacja, którą wy robiliście, nie miałaby być spójna, ładna? Dlaczego dzięki temu na przykład nie chcieliby zmonopolizować rynku? Wiesz, jakby trochę rzucam na wiatr to, co jakby do przemyślenia, to, co mi przychodzi do głowy. Czy to wtedy by nie było atutem? Cały świat by nie chciał używać tej aplikacji właśnie, bo by była super i pewne aspekty design systemu by tutaj pomogły. Wiesz co? Gdyby była to firma, która by to chciała później gdzieś wdrażać, to pewnie tak. Niemniej jednak istnieje bardzo wiele takich biznesów, które są tylko skupione na tym, co robią. Te ważenie zboża było jednym z wielu aspektów procesowych w danym zakładzie. I tam chodziło po prostu, to w ogóle był projekt freelancerski i to chodziło o to, że dostarczyć aplikację, która po prostu działa i realizuje dany problem. I tam nikogo nie obchodziło, jak to będzie wyglądać. Nikogo nie obchodziło, czy ta aplikacja będzie miała, nie wiem, 50 przycisków i każdy będzie miał długie labele, gdzie trzeba będzie wiedzieć, o co chodzi, bo mogłoby tak być. Tam chodziło o to, żeby to było zrobione szybko, tanio i żeby działało, a nie... jakość aplikacji była zupełnie czymś nieważnym. Miało po prostu jakość wizualna. Tam miała być jakość działania i niezawodność w tych aspektach. Czyli miało być, przepraszam, że się wtrącę, miało być taki mocno postawiony goal-oriented programming. Ma rozwiązywać problem
konkretny i tyle. Proszę, tak, Szymon, myślę, przepraszam, że tak jak... Przepraszam, Szymon, w sensie... ty chciałeś powiedzieć, a... Nie. Tak, z mojej strony chciałem tylko dopowiedzieć, że zapomniałem, ale że pewne aspekty, o którym sobie design system, z których design system się składa, wydaje mi się, że zawsze powinny być wdrożone. No, chociażby taki aspekt, nie wiem, czy teraz nie będę herezji mówił, okej? Okay? Ale koherentność, jakaś spójność. Czy to możemy powiedzieć, że to jest pewien aspekt, z którego się design system składa, to czy my właśnie nie powinniśmy zawsze w to iść, jakby tego proponować? Czy to zawsze nie będzie wartością? Ja może troszeczkę odpowiem pytaniem na pytanie, bo zapytam się was, kto jest użytkownikiem design systemów? Dla kogo je robimy? Jakby pierwsza myśl jest wszyscy, tak? Przepraszam, bo przycięło mi troszeczkę, nie usłyszałem. Tak, tutaj gdzieś tam Kuba chyba z siecią troszkę mamy problem, ale mam nadzieję, że już będzie teraz okej. Odpowiedzieliśmy z Marcinem gdzieś tam wspólnie, że praktycznie dla wszystkich. A dla deweloperów, designerów, okay. Dla użytkowników końcowych. No wewnątrz jak pracujemy, żebyśmy wiedzieli, o czym my mówimy, no właśnie koherentne, no to też łatwiej, tak? Nie mamy 10 batonów różnych, tylko jeden jakby ten sam. Wszyscy. To tak o. Użytkownikami design systemu, jako użytkownikami stricte design systemu są deweloperzy, designerzy, jest zespół, który buduje aplikacje. Użytkownicy końcowi, oni korzystają z dobrodziejstw, jakby korzystają z tego, co końcowo design system dostarcza, ale oni nie są użytkownikami design systemów. Oni konsumują gotowe widoki, już zbudowane za pomocą design systemu. Użytkownikami design systemu są zespoły, które budują widoki. I teraz odpowiadając na pytanie, kiedy wdrażać, czy wdrażać design system, no to wydaje mi się, że głównym jakby problemem jest to, czy mamy jakiś problem na przykład z utrzymaniem spójności interfejsu, z dostarczaniem spójnego interfejsu tam pomiędzy wieloma produktami lub pomiędzy nawet w jednej aplikacji, ale pomiędzy poszczególnymi sekcjami, powiedzmy, że jest kilka zespołów, pracują nad różnymi częściami aplikacji i mamy problem z dostarczaniem spójnych widoków, to jest problem, który można rozwiązać wprowadzając design system. Jeżeli taki problem nie istnieje, jeżeli aplikacja jest na tyle mała, posiada kilka widoków lub jest całkowicie właśnie mocno, powiedzmy, branżowa i nikomu nie przeszkadza brak pięknego interfejsu, jeżeli można powiedzieć, że tą aplikację można by obsłużyć za pomocą jakiegoś narzędzia CLI-owego, no to nie ma sensu pakować zasobów w budowanie design systemu dla takiej aplikacji. Także tak, no odpowiadając jakoś w miarę krótko na to pytanie, wydaje mi się, że warto proponować tam, gdzie albo już widzi się pewne problemy w dostarczaniu spójnego interfejsu, albo startujemy projekt, który już w założeniach ma, że te problemy mogą wystąpić. Nie? Czyli celujemy bardzo wysoko, budujemy od razu drugiego Google'a albo drugiego Atlassiana i już wiemy, że będziemy mieli tyle aplikacji, tyle zespołów, że po prostu no, nie utrzymamy. Oczywiście ten design system i tak się zmieni na przestrzeni czasu i będzie rerobiony kilka razy, no ale tak, no, już wtedy wiemy, że warto o to zadbać od samego początku. Nie? Czyli dobrze rozumiem, że z twojej perspektywy właśnie nie zawsze i też rozwijając dalej, nie miejmy takiego nadtręctwa w projekcie, tak, że wiemy, że jest design system, to zawsze jakby forsujmy, tak, że to musi być to musi być w takim kluczu, etc. O ile te problemy bądź te rzeczy, o których wspomniałeś, nie występują, prawda? Czyli znowu, design system nie jest po prostu panaceum na to, żeby wszystko rozwiązać, bo też kosztuje, tak? No tak. To trzeba pamiętać właśnie, co to też jakieś tam koszta, nie? No, bo tak. Na co powinniśmy? Znaczy, bo powiedziałeś już o tym, Kuba, że no, jeżeli nie tworzymy drugiego Google'a, Atlassiana, tak? Ale czy możemy sobie wylistować jakieś takie oznaki, że tu warto myśleć już o wprowadzeniu, nie wiem, LTD, design systemu, bądź takiego myślenia w ten sposób. Mhm. Jakieś konkretne elementy dla nas, dla słuchaczy.
To wiesz co, to wydaje mi się właśnie, że głównym takim elementem będzie to... No sądzę, że takie problemy będą się pojawiać tam, gdzie zespoły, gdzie jest kilka zespołów pracujących nad jedną aplikacją. To będzie, wydaje mi się, już jakaś wskazówka, że można o tym myśleć, nie? Jeżeli pracują nad jedną aplikacjami albo nad zespołem jakichś tam aplikacji, które tam wspólnie działają, muszą mieć podobne systemy. Drugą przesłanką będzie to, że interfejsy tych aplikacji powinny wyglądać podobnie, a z jakiegoś powodu się różnią. Kiedy przechodząc między aplikacjami, na przykład wyraźnie czujemy, że już nie jesteśmy w tym samym flow, nie? Że wyskakujemy z tego wszystkiego. To takie dwie główne, które teraz mi przychodzą do głowy, w których można by się zastanawiać już nad wdrożeniem takiego rozwiązania. Marcin, masz coś do dodania? Nie, myślę, że tutaj właśnie Kuba idealnie opisał takie te sytuacje, kiedy warto, kiedy... Też mam takie poczucie. Nawet właśnie tak Kuba wspomniał, że o tym, że kilka zespołów pracuje. Również jak jeden zespół pracuje, to też czasem już warto wprowadzić, prawda? Że zawsze jak jest już jakaś tam kooperacja pomiędzy ludźmi. Dla mnie byłoby to wartość, nie? Ja na przykład tak osobiście mógłbym powiedzieć, że gdyby nie miał design systemu, takiego chociaż najprostszego, który mi powie albo zrobi za mnie, jaki, nie wiem, kolor ma jakiś mieć baton, i jak ja bym musiał się sam zastanawiać, jaki dać mu kolor, to ja bym się wypalił po 3 dniach pracy. I nie pracowałbym, bo jest to, no jest to ciężkie, tak? Tak, przez tylko tutaj... To jest... Przepraszam, że tak wskoczę i przerwę bezlitośnie, ale zwróciłbym uwagę na jedną rzecz, bo tutaj mówisz o małym zespole, który gdzieś tam potrzebuje też jakiejś spójności w interfejsie. Tylko my mówimy też o wdrożeniu design systemu lub LTD, gdzieś tam rozwiązania jakiegoś takiego pełniejszego. A wydaje mi się, że taki mniejszy zespół doskonale sobie poradzi, kiedy wdroży po prostu bibliotekę komponentów. Samą gdzieś tam sobie, może trochę skontrolowaną przez designera. Ale to też pytanie, czy im są potrzebne design tokeny, nie? Czy im potrzebne jest... Może sama biblioteka wystarczy po prostu. Wiesz co? Z mojej perspektywy. Biblioteka komponentów, jasne, zawsze jakaś jest. Ale dla mnie na przykład o wiele bardziej wartościowe, co mi się przydaje, jest biblioteka patternów. I taką bibliotekę patternów ma Material, tak? Że ja już tam abstrahując od tego koloru, ale nie zastanawiam się, jaki powiedzmy jest margines od headera, a jaki jest od subheadera, a jak się subheader ma do headera, a jak drugi subheader w subheaderze ma się do headera, i to nawet daje jakąś jeszcze większą wartość. I myślę, że może właśnie to, mały zespół, szkoda, to jest, znaczy może szkoda, nie szkoda, ale nie są uzasadnione może aż tak bardzo ponoszenie kosztów tworzenia, ale już zaadaptowanie czegoś bieżącego, na przykład takiego materiala, daje o wiele, wiele większe później zyski, jak dla mnie, tak? Tym bardziej, że właśnie material jest bardzo, bardzo elastyczny, prawda? Że możemy wszystko z nim zrobić, tak? Chcemy, żeby te komponenty tak wyglądały, wyglądają. Chcemy, żeby wyglądały inaczej, wyglądają inaczej. I jest to do osiągnięcia po prostu dość tanim sposobem. Tylko oczywiście wszyscy też muszą, i tutaj klient, zgodzić się, tak, że okej, przyjmujemy to jak jest, i za 3 miesiące nie przyjdziemy i nie powiemy, że nie podoba nam się taki behavior pattern, albo nie podoba nam się, że nie wiem, ułożenie elementów, no bo tam jednak są te zasady, czy co robić, czego nie robić, prawda? To też jest jakaś tam decyzja, którą trzeba podjąć, Marcin, wziąć. Wydaje mi się, że patrzysz po prostu bardzo mocno z perspektywy dewelopera, prawda? To, o czym teraz mówisz, że to niesie wartość dla ciebie, dla dewelopera. W tym przypadku tak, w tym przypadku konkretnym teraz... dla dewelopera, ale nie tylko, myślę, że też znaczy... dla całego zespołu nie. Jasne, się. Ja mogę się podać zastanawiam, taki... tylko kontynuując myśl, ja się zastanawiam, czy właśnie w takim przypadku jest okej, okay, bo wiecie, wyszliśmy w ogóle z założenia, że tutaj klient ma mieć świadomość, że są wartości, widzicie, jakby wyszliśmy z czegoś ogromnego, tutaj Marcin mówisz o czymś o wiele mniejszym.
o wiele mniej afektującym na osoby będące w teamie. I tutaj zadam takie pytanie, no to w takim wypadku, czy my możemy sobie to, nazwę to, wciągnąć do projektu takiego materiała, informując oczywiście klienta, ale de facto designerzy jakby nie muszą być aż tak w to zaangażowani. Nie wiem, czy rozumiecie moją myśl. Bo tutaj wydaje się to o wiele prostsze i coś, co tylko my jako deweloperzy możemy zaaplikować, żeby sobie ułatwić życie, a nie wszystkim w koło. Czyli wydaje mi się, że mówisz o po prostu zaimplementowaniu jakiejś już istniejącej po prostu biblioteki komponentu, czy jest to material, czy jest to MIUI w Reakcie, czy jakiś... Tak, Marcina, zrozumiałem. Wydaje mi się, że to, o czym Marcin mówi, to jest... jakby zminimalizowanie czasu podejmowania decyzji, których też nie chcemy podejmować poniekąd, właśnie paddingi i tak dalej też są decyzje projektowe gdzieś tam, nie? Design system jak najbardziej, czy tam LTD, czy design system nam te decyzje jakby delegują do designu, nie potrzebujemy ich podejmować my jako deweloperzy. Widzimy, jest design użyte, to stosujemy to. I to jest zdecydowanie duża wartość design systemu. Tak, jasne, zawsze fajnie byłoby mieć ten design system, nie? Tylko czy po prostu wdrażanie akurat design systemu w danym produkcie albo może w jakim stopniu go wprowadzić? No, to właśnie to jest pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, nie? A szczerze wydaje się, że to nie jest łatwe pytanie. Naprawdę, teraz jak rozmawiamy, to uważam, że trzeba wziąć dużo elementów, które tutaj poruszyliśmy i się zastanowić, będzie dla nas wartość, czy overhead. Wartość, czy overhead, co nie? Tutaj właśnie jeszcze mi wpada kolejny przykład jakby użycia design systemów, kiedy można, warto rozważyć, kiedy po prostu budowanie interfejsów staje się bottleneckiem, nie? Kiedy już zajmuje za dużo czasu. To wtedy można wprowadzić design system po to, żeby właśnie te decyzje jakby zminimalizować, żeby zminimalizować czas po prostu dostarczenia tych widoków, samych jako widoków, nie mówię o logice biznesowej czy coś, ale samych widoków, nie? To jest kolejny taki use case, który może nam sugerować, że może nam się przydać design system albo LTD. No to jest super. Rozeznajemy, że tutaj tracimy czas, nie dowozimy, bam, rozwiązanie. No i to mi się podoba. Konkret. Dobra, chyba odpowiedzieliśmy ten temat, wyczerpaliśmy. Mam nadzieję. To teraz porozmawiajmy sobie o architekturze. O architekturze. No to jest ogromny też temat, tak? Bo architektura w kontekście no właśnie design systemu, jak te dwa elementy się ze sobą mają? Czy my jako osoby, które sprowadzając do przykładu, nowy realizujemy projekt, mamy jakieś wymagania od klienta, realizując taki projekt musimy zaproponować framework, nie wiem, pattern, podejście, mikroserwisy, mikrofrontendy, monorepo, multirepo, etc. No i czy też właśnie musimy zaproponować design system, jeżeli tak, no to czy to wpływa na całą architekturę, którą całą proponujemy? Dosyć szeroki temat. Ja odbijam ping-ponga. Tutaj pytam się was, co wy na ten temat sądzicie. Czy powinniśmy i w jaki sposób to uwzględnić? Dla mnie architektura to jest po prostu zestaw decyzji. Czyli jeżeli się decydujemy, to wpływa na naszą architekturę, bo to jest kolejny po prostu szczegół, tak? Jak to będzie później zrobione, czyli pewnie tutaj chodzi, jak to zaimplementujemy, wykonamy, gdzie to zostanie umiejscowione. Wydaje mi się, że to już też są takie szczegóły po prostu implementacyjne. I to też byłby dobry temat na kolejny odcinek. A w tym odcinku zostałbym przy tym, że... I dalej, wracając, architektura frontendu, jako rozważana, jako zbiór po prostu decyzji. Jak najbardziej tu jest wpływ, bo jeżeli się zdecydujemy, że bierzemy design system, to musi to działać też na jakiejś wzajemnej komunikacji, bo to nie jest też tak, że chcemy wdrożyć design system,
klient dogada się z zespołem, który i z osobą, ekspertem od design systemu, którzy się dogadali, okej, to wdrażamy, i oni przyjdą i powiedzą deweloperom po stronie frontendowej, podjęliśmy taką decyzję, macie to i to. Bo może się okazać, że to, co oni podjęli i to, co oni później dostarczyli, jest po prostu nieużywalne w tym wszystkim, co my mamy, prawda? Jeżeli dla frontendu miałyby znaczenie właśnie ta biblioteka komponentów, a podejmiemy decyzję, że bierzemy design system, który na przykład ma tą bibliotekę komponentów, ale zupełnie w innym frameworku, a już mamy parę różnych aplikacji napisane w innym frameworku, niepasującym, no to jest to bez sensu, tak? Czyli ja bym tutaj rozumiał tą architekturę poprzez wspólne decyzje, wspólne wypracowywanie różnych najlepszych sposobów. Tak, okay. Zgadzam się. To samo przemyślenie, bo my, korzystając z biblioteki komponentów, czyli tej jednego z technicznych aspektów całego design systemu, możemy to zrobić różnorako. Mamy wiele możliwości. Paczka NPM-owa, nie musi być to paczka pattern monorepo, to się znajduje w jednym miejscu i mamy wszyscy do tego dostęp. To może być, nawiązując do Module Federation, tak, One Direction, gdzie sobie podbijamy wszystko poprzez po prostu hosty i tego typu rozwiązania. No i to wszystko z mojej perspektywy ja muszę wiedzieć. Ja muszę to zaplanować, tak, jakby wdrażając, jak to zrobić. Troszkę inną częścią tego pytania jest to, jak sam też design system jest skonstruowany pod względem architektury, bo to też wydaje mi się, że można do tego podejść różnorako, czyli my jako architekci danej aplikacji i konsumerzy design systemu zastanawiamy się nad bridge'em pomiędzy design systemem a naszą aplikacją, tak. I to może być w różnoraki sposób zrealizowane, ale również sam design system to jest jakaś architektura, no bo to są, tak, rozwiązania techniczne. I to też nie ma chyba jednego dobrego patternu, żeby to zrobić, prawda? I kto powinien ten pattern ustalać? Właśnie tutaj jeszcze dorzucę 3 grosze, że właśnie mówicie o architekturze jako nie tylko technicznych rzeczach, nie tylko rozwiązaniach jakichś tam technicznych, że to jest też podjęcie decyzji jakichś tam, które mają wpływ na jakby workflow, na to, w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób dzielimy się pracą, w jaki sposób release'ujemy. No i generalnie dużo innych rzeczy. I z podobnymi problemami gdzieś tam spotyka się też sam design system. On też ma swoją architekturę, nie? Tutaj też procesowo, tutaj też komunikacyjnie, technologicznie rozwiązujemy jakieś tam problemy, dostarczając pewne rzeczy, które potem można wykorzystać oczywiście w aplikacjach, gdzieś tam przy dewelopmencie. No właśnie, co mi się podoba jakby w tym ujęciu całym design systemu i architektury aplikacji, taki już poszczególny jako aplikacji, która konsumuje design system, jest to, że wydzielamy kompletnie pewną część jakichś tam elementów do innego źródła, dzięki czemu nie musimy się o nie martwić, nie? Martwi się o to inny zespół w jednym miejscu i dostarczy nam rozwiązanie, z którego my po prostu korzystamy. W związku z czym musimy o wiele mniej testować, możemy polegać na tych komponentach, możemy zamawiać jakieś komponenty, nie? To wydaje mi się, że tutaj w takim ujęciu architektonicznym, jako flow pracy, taki workflow, no ma ogromny wpływ i że to mniej więcej tutaj jest zlokalizowane. Czyli ja dobrze rozumiem, że zawsze byś zamykał design system w jakimś osobnym w ogóle scope'ie? To nie może być część, integralna część danej aplikacji? Tak tradycyjnie może odpowiem, że it depends. I to chciałbym usłyszeć. Ale, czyli też rozważasz, że taka możliwość mogłaby być z twojej perspektywy? Oczywiście, że mogłoby być. To wszystko zależy od tego, gdzie i co robimy. Natomiast mimo wszystko jednak zawsze sugerowałbym trzymanie
kodu, jeżeli mówimy tu już o stronie deweloperskiej tego design systemu czy LTD, trzymanie tego kodu osobno od innych aplikacji. Nie odradzam wiązanie tego z innymi repozytoriami, odradzam korzystanie z NX-a z jednego prostego względu, z tego, że design system musi być uniwersalny. On musi obsługiwać wiele produktów. On musi rozwiązywać problemy w wielu różnych aplikacjach, niezależnie często od frameworka czy od jakichś potrzeb. Czasami te potrzeby różnią się też w zależności od teamu, bo dany team pracuje inaczej, więc w inny sposób pisze komponenty. A design system musi być uniwersalny. Jeżeli byśmy trzymali teraz design system w jednej z paczek, w jednej z aplikacji, to mamy duże prawdopodobieństwo, że po prostu zależności jakieś albo pewne przyzwyczajenia zaczną przenikać do biblioteki komponentów. I naprawdę pracowałem w kilku design systemów i to był główny powód, dla którego design systemy upadały. Przede wszystkim dlatego, że były potem biblioteki komponentów, które były zbyt bardzo sprecyzowane pod jeden konkretny produkt, w związku z czym reszta produktów średnio mogła go wykorzystać. Były biblioteki komponentów, które były dopracowane i były idealne dla jednego sektoru produktów, powiedzmy, a w innych się nie sprawdzały. To się kończyło tym, że tak naprawdę inne zespoły musiały tworzyć swoje biblioteki komponentów albo ekstendować jeszcze tą bibliotekę komponentów. No i jak wiemy, w takim przypadku idea design systemu upada. Znaczy myślę tutaj, że osobne repozytorium to nie jest jedyna możliwość tworzenia boundaries i nie skreślałbym kuba NX-a od razu. Tak wydaje mi się, ponieważ za pomocą tagów... Tylko pytanie, czy mówimy o technicznych rzeczach? Jeszcze raz? Tylko pytanie, czy mówimy o technicznych rzeczach, o technicznych rozwiązaniach, bo chodzi mi o to, że chodzi mi o czynnik ludzki. Chodzi mi o to, że jeżeli ci sami deweloperzy będą pracować nad biblioteką i ci sami nad jakimiś aplikacjami, to wtedy to się zacznie przenikać, nie? Jeżeli mamy to monorepo, ale mamy oddzielny zespół, który to projektuje i reszta na przykład nie ma dostępu do tego i nie komituje tam i tak dalej, to jeszcze spoko. No to jeszcze okej. Okay. Chociaż dalej uważam, że to jest, kurczę, jednak większa swoboda, kiedy mamy osobne to repozytorium, możemy tam sobie upchać tokeny, dokumentację, generować od ostatecznych plików HTML, mieć własne pipeliny. To jest też prostsze do utrzymania w przypadku stosunkowo niewielkiego w porównaniu do całej aplikacji przedsięwzięcia, nie? Natomiast tak, jest to możliwe. Jeśli z jakiegoś powodu jest to, nie wiem, powiedzmy tańsze, podyktowane innymi czynnikami, no to jasne. Trzymajmy to. Rozumiem twoje NX-a. Podejście. Rozumiem. Ale nadal wydaje mi się, z mojej perspektywy oczywiście, mogę się oczywiście mylić, że to samo możemy osiągnąć patternem monorepo. Dokładnie te same rzeczy. I co więcej, w osobnym repozytorium też możemy dać zależności, zaimportować jakieś elementy. Możemy. Jak się uprzemy, to możemy. Ale tak, takim naturalnym, wydaje mi się, że naturalnym rozwiązaniem, które właśnie też mam w głowie, to jest osobne repozytorium i to też zaproponowałem u swojego klienta, tak? Więc jakby w tym kluczu to zostało zrealizowane. To jest tak. Ciekawe, co właśnie, to jest ciekawy wątek właśnie, bo mówię, troszeczkę jednak sugeruję te osobne repo, ale właśnie z chęcią bym zobaczył, jak to może działać według tego patternu, o którym mówisz, w tym monorepo gdzieś tam, a jednocześnie zachowywać te wszystkie zasady. I to jest ciekawy temat na eksperyment, który chyba sobie zrobić. Odpalę jakieś. No trzeba zrobić. Trzeba, ustawka jest tutaj za szkołą. Będziemy robić projekt. Trzeba zrobić. Po lekcjach. Ostatni temat. Osobne teamy dla design systemu. Czy każdy może zasilać design system? Ja muszę doprecyzować, co to znaczy. Chodzi o to, że mamy, co jest oczywiste w pierwszej opcji, po prostu team, który się zajmuje tylko i wyłącznie dostarczaniem tych rzeczy w rozumieniu deweloperskim, dodawaniu komponentów, tak, tworzeniu też dokumentacji, cały team skupiony na tym, bądź flow takie, gdzie pracujemy nad produktem i wyobraźmy sobie, że przychodzi nowy komponent, nieistniejący, nowy element, no i jako, że ja muszę jako team umieścić to w mojej aplikacji,
no to w takim najprostszym rozumowaniu najpierw idę do biblioteki komponentów, tam to dodaję, jest to tam weryfikowane, po czym daję i konsumuję w aplikacji, gdzie to miało być dodane. To teraz Kuba, zacznij ty. Wydaje mi się, że ja już poniekąd trochę odpowiedziałem na gdzieś tam to pytanie, bo sądzę, że to się gdzieś tam też w wypowiedziach przewijało, że no sugeruję jednak, żeby to był osobny team. Nie? Sugeruję, żeby odpowiedzialność za bibliotekę komponentów, za bibliotekę designową, za ich spójność, za dokumentację, za tokeny, trzymać w osobnym teamie. Nie? W ten sposób delegujemy tę odpowiedzialność z innych teamów. Inne teamy tylko konsumują te nasze produkty, co my wyprodukujemy. I do tego bym zmierzał, do tego bym tego bym się trzymał i to będę proponował praktycznie chyba w każdym przypadku. Kwestią oczywiście tutaj jest tylko to, jak wielki ten team musi być, z kogo ma się składać, nie? Przy LTD mogą to być już, nie wiem, 2-3 osoby. Designer, developer plus specjalista z danej dziedziny. Przy design systemie no to mogą być, nie wiem, 20-30 osobowe zespoły. No a w każdym razie jest to zamknięte, enkapsulowane w ogóle w innym teamie, nie? Natomiast nie uważam, żeby się zamykać na chęć pomocy z innych stron. Uważam, że otworzenie się na kontrybucje jakieś do repozytorium jest też dobrą sprawą. Jeżeli ktoś... No właśnie, tylko wtedy trzeba jasno ustalić, udokumentować flow, w jaki sposób zgłaszać to wszystko, jakie są zasady kontrybucji, w jaki sposób poszukać, czy już dane rozwiązanie istnieje, czy nie, dostarczyć opis, dostarczyć nawet graf, nie? Że chcesz stworzyć nowy komponent, czy dany komponent istnieje, tak, użyj komponentu, nie, no to poszukaj innych alternatyw, czy alternatywy rozwiązuje twoje problemy, tak, nie, i tam drzewko decyzyjne sobie robisz, dochodzisz do momentu, w którym możesz wybrać sobie, czy zgłaszać ten komponent, czy nie, czy złożyć zamówienie, lub czy wykonać kontrybucję jakąś. I teraz zasady kontrybucji oczywiście też opisujesz sobie tam w Contribution MD, w repozytorium na przykład, tam masz opisane. I jeżeli ktoś chce pomóc i chce się trzymać tych zasad, to absolutnie nie widzę problemu, żeby nie wykorzystać tego, nie? Mi się podoba ta idea. Mi się jak najbardziej podoba ta idea, żeby design system z całym tym swoim inwentarzem był osobnym zespołem, odseparowanym od zespołu developerskiego, i to też zwrócę uwagę, co to już też Kuba wcześniej mówił, na to, że jeżeli deweloperzy sami by rozwijali jakieś komponenty, mogliby właśnie robić je zbyt specyficzne dla aplikacji. Potrzebowaliby tutaj coś dodać, co jest bardzo specyficzne dla aplikacji, dodawaliby. Nie byłoby takiego projektowania komponentów wolnych, kompozycyjnych. Zaczęłyby się bardzo specyficzne i co gorsza, bardzo generyczne, które nagle by się okazało, że obsługują niby wszystko, bo są generyczne z zasady, ale tak naprawdę nie są generyczne, tylko po prostu obsługują wszystko pod taką maską tej generyczności, a pod spodem jest 20 ifów, które obsługują konkretne przypadki dla tej aplikacji, albo nawet które wystąpiły w tej aplikacji, które nigdzie indziej nie wystąpią, i to już jest problem, bo komponenty właśnie powinno się tak komponować, tak żeby one były używalne, mogły być używalne wszędzie według zasad, które no de facto są opisane, czy to też właśnie w specyfikacjach odnośnie dostępności, czy w specyfikacji odnośnie komponentów użytkowych dla stron www. To, co mówisz tutaj właśnie, mówisz o tej generyczności. Nie pamiętam kto, ale ktoś gdzieś w którymś projekcie powiedział, że te komponenty są tak generyczne, że aż bezużyteczne. I idziemy, jak coś jest do wszystkiego, to jest... Dokładnie. To jest. A czy w ogóle możemy myśleć, no bo z mojego doświadczenia wynika, że klienci często chcą design system, czy tam LTD, rzecz, która pomoże im w procesach designerskich, spójności i wyglądzie, ale przeznaczenie pieniędzy na osobny team to brzmi dla nich źle. Koszt dodatkowy. I czy to jest ogromny błąd, kiedy zaczynamy
ten sposób, który ja opisałem. Może, ja tutaj dodam od razu, może to wtedy klient zobaczy wartość, zobaczy, wow, ile mi to problemów rozwiązuje, mamy to jedno źródło prawdy, to w takim razie chcę przeznaczyć zasoby. Wiecie, do czego zmierzam. Moje doświadczenie jest takie, że klienci nie są chętni do dodawania ludzi na po prostu design system. Nie wiem, jak u was wygląda to doświadczenie z tym tematem. I ja często mówiłem, dobrze, no jeżeli nie mamy zasobów, no to spróbujmy w ten sposób, że po prostu my to będziemy zasilać. Wydaje mi się, że to jest całkiem powszechny w ogóle sposób, gdzieś tam, w jaki sposób wychodzi się gdzieś tam z tymi design systemami, a to też dlatego, że być może ma swoje źródła w błędnym rozumieniu tego design systemu. Być może w tym założeniu, że to wychodzi właśnie od deweloperów, a powinno tak naprawdę i od deweloperów, i od designu. I stąd może to się bierze. Czy to jest jakiś tragiczny błąd? No nie, sądzę, że to zawsze można naprawić, nie? Wydzieleniem. Natomiast jeśli chodzi o klienta i jego chęć do budowania nowego zespołu, to no pytanie, czy to jest duża różnica, jeżeli będzie musiał... Okej, czyli to nie chodzi bardziej o budowanie osobnego zespołu, tylko o zatrudnienie nowych ludzi. Czyli... Jakichś talentów do zbudowania tego, właśnie naszego rozwiązania uspójniającego, nie? Czy LTD, czy design system. Czy tu jest bardziej problem. Wydaje mi się, że tradycyjnie korzyści kontra straty. Co zyska, jakie są plusy z tego, robiąc takie rzeczy, a jakie są tego koszta, nie? I czy to będzie po prostu z korzyścią dla niego. No i ostatecznie decyzja należy do niego. Jeżeli upiera się, że nie, no to mamy dwa wyjścia. Albo partyzancko tworzyć ten design system w projekcie gdzieś tam jako osobny folder w naszej aplikacji. No albo nie robić tego w ogóle i po prostu powiedzieć, nie chciałeś, to nie masz. Co jest lepsze? No co jest lepsze właśnie, nie? No to jest, wydaje mi się, to tradycyjny problem przy proponowaniu jakichkolwiek rozwiązań. Czy nie wiem, czy jest to przejście do chmury, czy jest to wdrożenie do systemu. No może nie ta skala, nie? Ale tak, no jakby no rozumiecie. Tak, tak. Znaczy ja uważam, że można tym zacząć. Oczywiście mając na uwadze, że to ma służyć temu, pokażmy wszystkim, jaką to ma fajną wartość, jak się fajnie, przyjemnie z tego korzysta i jako wkład do nie przekonania, tylko uświadamiania. Tylko no też zobacz, ostrożnie, co zrobiliśmy, nie? Co nie? Tylko też ostrożnie, żeby się nie zamknąć po tym, bo wiesz, klient ci powie, kurczę, jak sami robicie, sobie, to róbcie, nie? Dalej. Banglacie, no to po co wam osobny zespół? Trzymajcie się tutaj, róbcie to tutaj. Wszystko. I wtedy budujesz aplikację, design system, a do tego jak jesteś leadem, to jeszcze kontroluj. I wiesz, masz. No. Czyli podsumowując, trzeba rozmawiać, tłumaczyć klientowi, pokazać. Myślę, że no, tak. Tak jak mówicie, to jest dość częsty przypadek, że nie zaczynamy od razu od osobnego dużego teamu, bo klient nie wie często, że on tego potrzebuje, że te problemy się pojawią. A jak zaczniemy najpierw swoimi siłami, to myślę, że właśnie później to już jest ten komunikacja. Komunikacja, pokazywanie wartości, tłumaczenie i w drugą stronę. Też trzeba zrozumieć klienta. Nie każdy od razu startuje z nowym Facebookiem, nowym Uberem, że z nowym Shopify'em, że potrzebuje od samego początku duży design system, bo wiele też dużych firm nie miało od początku design systemu. Chyba, nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba TripAdvisor, oni mieli taki case, że tam w pewnym momencie budowanie nowych widoków już było bardzo trudne i oni zainwestowali jakieś tam niebotyczne pieniądze, żeby to wszystko wydzielić, ubrać w design system i koniec końców opłaciło się. Ale wtedy, kiedy już byli taką bardzo wielką, rozpoznawalną firmą, kiedy zauważyli, że rzeczywiście
na tym tracą pieniądze i nawet jak zainwestują ogromne pieniądze, to i tak końcowy zysk będzie duży. Dokładnie tak. No, kwestia właśnie tego, jakie te problemy rozwiązywać i w którym momencie gdzieś tam, nie? Ja tylko tak jeszcze... No, proszę. Mówię, że kwestia Excela, tak? Koniec końców wszystko się rozbija Excela i o liczby, które trzeba umieć wprowadzić i też wiedzieć, co wprowadzić i żeby to było rzetelne i żeby można było to pokazać klientowi. No, dokładnie tak. Ja może tylko tak, już zamykając ten temat, też odniosę się trochę do tego LTD, że no tak jak mówię, no to jest takie rozwiązanie trochę alternatywne do tego design systemu, gdzie już taką solidną bazę tego design systemu, no ale też jednym z założeń jest to, że jest osobny team. Może budować no już dwójka ludzi, nie? Designer i deweloper tak naprawdę. Więc może warto sugerować takie coś. Musisz rozwinąć ten temat dla nas, żebyśmy proponowali klientom. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Mam nadzieję, że temat wam się podobał. My będziemy kontynuować. To już wiecie, na pewno będzie drugi odcinek, gdzie poruszymy tematy, a jeszcze jest ich trochę w obrębie design systemu. Piszcie, jeżeli macie jakieś sugestie związane z tym tematem i z nowymi również będziemy się do tego na pewno odwoływać. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dziękuję serdecznie, to czysta przyjemność. Dziękujemy i widzom za słuchaczom za odsłuchanie i dziękujemy Kuba tobie, że zechciałeś tutaj z nami się spotkać, porozmawiać i do następnego razu. Hej. Do następnego, hej. Czołem, hej.